Podczas patrolu na autostradzie A4 funkcjonariusze służby celno-skarbowej zatrzymali tira pełnego złomu. Transport 25 ton złomu przyjechał z Niemiec. Odbiorca nie posiadał zezwolenia na przetwarzanie i nie był w stanie dokonać odzysku tego złomu w sposób zgodny z przepisami. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska uznał przewóz za nielegalne przemieszczanie odpadów. Zatrzymana ciężarówka będzie teraz dowodem w sprawie, a firma, która jest odbiorcą towaru, może ponieść surowe konsekwencje. Za odbiór nielegalnych odpadów grozi kara od 50 do nawet 500 tysięcy złotych.